Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja jestem Juno i tak sobie patrzę, czy coś w tym pomieszczeniu w ogóle jest. Wow, coś jest! Amunicja, cudnie, ona nam się przyda. Tam były zamknięte drzwi, w porządku. I tutaj mamy jakąś drogę. Ktoś tu mi wyskoczy. Tu nie mogę wejść. Nie, nikt mi na szczęście nie wyskakuje. I teraz chyba jeszcze nie byliśmy, tylko tutaj, co? To sobie zobaczymy. Mam złe przeczucia, że ktoś będzie chciał mnie w okrutny sposób zamordować. Nie wiem, czy można zamordować w nieokrutny sposób. A jak? Kuźwa! Zaraz, to może inaczej, bo tak biegłam prosto pod ostrzał. A skoro mogłabym na przykład... Lara, lara, lara! Nie, to zrobimy jeszcze inaczej. Ja po prostu biegnę tam prosto na nich z shotgunem. Chyba, że... Zaraz, ile mamy do shotguna? Do rewolweru trochę mi szkoda amunicji. W każdym razie... Dobra, shotgun będzie jak najbardziej... Ależ mi życia zjechał. Nie, wiecie co? To trzeba wczytać. I teraz tak, jakby ich załatwić tutaj możliwie jakoś szybko. Może shotgunem po prostu. Nie ma co się z nimi tutaj bawić, chociaż... Ja tak się zastanawiam. Okej, uzbroję się w shotguna, ale jakby ich tutaj... Całkiem szybko mi teraz tym razem poszło to rozprawienie się z nimi. No ale zobaczcie, żaden z nich nic mi nie zostawił. Nic a nic. No i cóż, apteczkę pewnie i tak będę musiała wziąć, chociaż może jeszcze nie teraz. Zawsze liczę na cud. Teraz tak. No, tu jest dźwignia, więc pozwolę sobie ją wcisnąć, prawda, Laro? I to nam teraz tak, pod wodą tam coś się zadziałało. Więc musimy się wrócić tam do tej wody, gdzie był w wodzie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę łańcuszek. Teraz to jest. To jest nor, czyli idziemy tu, bo tutaj była ta woda, w takim razie. Tylko, że niestety wciąż jest jej tu za dużo, żeby Lara mogła za ten sznurek, czy co to tam jest, cokolwiek, pociągnąć, więc teraz czeka nas... Wyprawa do tych trzecich drzwi. Mogę się tu wynurzyć? Znaczy trzecich drzwi. Miejsca tego trzeciego. Ależ tu ciemno. Nie, ja nic nie widzę. I to mnie też rozprasza w ogóle. Więc tak, Flara. Co my tu mamy? Czy mamy tutaj w ogóle coś interesującego mnie? Dźwignię kolejną. No w porządku. Ale to za moment. Aha, tu jest ta klapa. Dobra, czyli już wiem, co tutaj mnie czeka mniej więcej, to idziemy jednak do tej dźwigni. Ach, jakaż to ja jestem zdecydowana, jeśli chodzi o to, co ja mam tutaj zrobić. Życie migające trochę mnie też rozprasza. O, to nam otworzyło to, ale czy coś tu jest w ogóle? Nie, na razie to nas też nie interesuje. Teraz tamtą przypłynęłam. Teraz tam była dźwignia, nie? Czyli płyniemy tutaj.
Ojej, jak tu łatwo w tych ciemnościach się pogubić. Dobra, więc biegniemy przed siebie. Patrzymy ostrożnie, żeby nic mnie tu nie zeżarło wrednego. Tak, co my tutaj mamy? Tak, to jest to pomieszczenie, w którym byłam wcześniej. Tylko, że teraz chyba nic mi nie da. Ja powinnam się w ogóle wrócić. Teraz znowu chyba. Do tego właśnie pomieszczenia, o którym już wcześniej gadałam. Gadałam, gadałam i się. O! Tutaj są dwie klapki. No, tylko że tutaj jedynie amunicja. A my chcemy się wrócić do miejsca z trzema drogami. Bo wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, zrobiliśmy sobie tylko dwie. Gdzie one były? O, ładna muzyka przygrywa. Więc chyba jestem na dobrej drodze, tak w ogóle. Tak przynajmniej czuję. A, dobra, już jestem przy łańcuszku. Okej, to może najpierw jeszcze zapiszę, bo też czyjeś kroki chyba słyszą. Dobra, z tego. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Aj. Nie, on mnie zabije głupio. On mnie głupio zabije, to teraz tak. Czy ja mogę go skłonić do tego, żeby na przykład podszedł tu, albo wiem, może zrobimy inaczej. Całkiem sporo tego mam. Nie wiem, czy to zadziała tak jak. Nie. Wątpię. A ciekawe, czy on tu może. O, dobra. Kurde. Nie, w sumie. Mnie wyszło nawet lepiej niż się spodziewałam, że to wyjdzie. O, proszę, zostawił nawet małą apteczkę. Ale to było piękne. Nie wiem, czy aż takie niezbędne do zrobienia, ale dobra, tam ważne, że fajnie wyglądało. Chciałabym w ogóle ten poziom zakończyć bez używania apteczki, co niestety jest chyba niemożliwe. Ciekawe, czy tutaj coś. Chyba nie, już podnosiłam tam amunicję, więc. Więc nie mam co liczyć na to, że znajdą coś jeszcze. Ej, a tamte trzecie. Chociaż. Kurde, to jest właśnie minus nagrywania takiego dzielenia na odcinki, a nie na poziomy, jak trzeba. Ja już zaczynam się gubić, gdzie byłam, gdzie mnie nie było. Tu jest za ciemno, ja w ogóle nic nie widzę. Ale że ładnie gościa zabiłam, to zapis trzeba zrobić i wyciągnąć flarą. O, tu możemy się podciągnąć, jakież to miłe ze strony gry. Mrygające życie drażni mnie niczym kiedyś migające flary. I teraz. Oho, nowy przeciwnik, co? Zapiszę sobie w tym momencie, bo tak, mamy malutko życia. O nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Cholercia! Oni są strasznie powolni. W sumie nie ma się co dziwić, bo są martwi. Ale teraz tak, o co chodzi? Chcę skłonić ich, by walnęli to drewienko tutaj. Co może być dosyć trudne, biorąc pod uwagę, że nie chcą stracić życia. W każdym razie po prostu spróbuję im czmychnąć, gdy już się tutaj dotoczą. O nie, o nie, o nie. Nie wyszło. Dobra, niech zawrócą raz jeszcze. Dobra, jak zaczną podchodzić, to ja odskoczę do tyłu. Nie. Muszę jeszcze. Chyba jeszcze troszeczkę. Nie we mnie. Ej, facet! No nie, to niestety tak nie zadziała. Trzeba wczytać. Kurczę, no.
Dobra, to ja się pozwolę sobie rozejrzeć na dole jeszcze. Na dole to chyba nic nie ma. Ale dobra, przynajmniej wiem, że mogę przetrwać jedno uderzenie mieczem. No to w sumie mogę i tutaj zapisać już oczekując ich przybycia. I spróbuję przeskoczyć jakoś nad nimi. Nie wiem, czy to się uda. Chyba na jedno uderzenie mieczykiem muszę sobie niestety pozwolić. Nie chcę, no ale... Lara, lara, leć, 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 kobieto, leć! Zaraz, czy ciachnął mnie, czy mam jeszcze trochę życia? O, cudownie, mam trochę życia. Mam troszeczkę życia. To nie wiem, czy warto zapisać. Na innym slocie może tak. Teraz jestem gdzieś na dole w ogóle. Dobra, no oni ruszają się w takim tempie, że jak widzicie, przeskoczenie blisko nich nie jest problemem. No kurde, nie udało się. Dobra, to nic, wczytam sobie. Aha, nie ten zapis wczytałam. Zaraz, to wydaje mi się, że muszą stać na samym środku, niestety. No nic, może się uda. Może. Na to liczę i w sumie chciałabym czegoś takiego dokonać, ale już mam wątpliwości, niestety. Cudnie, cudnie, udało mi się, udało mi się. Udało mi się zrobić chyba właśnie to, co chciałam, więc zapiszę. Okej. Oni tam sobie będą próbowali jakoś na dół pewnie zejść, tak jak i weszli. Nie są zbyt rozgarnięci, ale pewnie mózg rozłożył im się już wiele wieków temu, także nie ma co się im dziwić. Oj. Tutaj sobie wskakujemy. Zaraz, nie kojarzę, czy tu byli jeszcze jacyś. Wiem, że gdzieś tu był sekret z kolei. O, sekret Flary. Fajnie, fajnie, tylko... Dobra, ja może Flarę odpalę, żeby tak się lepiej zorientować, co gdzie jest tutaj. O! Widzicie? Warto. Nie widziałam wcześniej tej amunicji. Teraz tak. Mogę tam wejść? Nie mogę, bo Lara mi się trochę w dół opornie, no, zjeżdża. Teraz tak. Oj, nie! Nie, 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 nie! Okej, pozwoliłam sobie wczytać aż tutaj, do tego miejsca, dlatego, że bardzo zależy mi na sekrecie, o którym wiem tyle, że jest gdzieś właśnie przy końcu tego poziomu, jednak nie bardzo wiem dokładnie, w którym miejscu. Ale że właśnie zależy mi na nim, a wcześniej pobiegłam nieco za bardzo tam, gdzie... No bo jak się tam pobiegnie prosto, no to włącza się ten filmik i jest przejście do kolejnego poziomu, a tutaj widzę... O! Chyba teraz właśnie wyszłam prosto na sekret. Oj, nie z tej strony może, bo stąd to ja się zabiję, jak zeskoczę. Ale tutaj nie powinno być z tym większych problemów, prawda? Aha, tutaj chcę się podciągnąć jeszcze. I może od razu
wezmę Larę. No. No jak to nie? No weź, Lara. No. Ej, bredna jesteś. Dobra, ten sekret troszeczkę mnie przeraża. Zaraz, teraz wezmę Flarę i jeszcze pozwolę sobie po raz już nie wiem, który zapisać. Bo nie wiem, czy słyszycie, te dźwięki umarlaków są coraz głośniejsze. I tak, to jest sekret bardzo pomysłowo przez twórców zamknięty właśnie z tymi umarlakami. Tylko że no, tak jak już wcześniej mówiłam, oni są tak powolni, że no nie jest problemem ich tutaj wymijanie. Zaraz, podprowadzimy ich tutaj. No, chodźcie, chodźcie. Cudnie. Zgarniemy sobie to. A ja nawet zapiszę tak. No wiem, że to jest takie. No, chodźcie, chodźcie tutaj. Myk, myk, myk. Ja tutaj postaram się jak najszybciej zgarnąć amunicję i lecimy, lecimy, Laro, leć. O, cudownie. Wszystko wyszło mi wręcz śpiewająco tym razem. Aż się sama sobie dziwię. Tak, popadanie w samozachwyt. Come in, Lara. I've been expecting you. Come to me, child. Do not fear your old colleague. I merely require the armor that you hold in your possession. And in return? I will grant you vigor as those around you fall. You shall command the ultimate power, that of life or death, over those you choose at your side. And in return, they will bow at your feet and give worship. Got my fair share of that already. And besides, give a jackal your hand, and he'll bite off the whole arm. Barking mad. Tak, Lara potrafi sobie ze wszystkimi radzić. Lepiej niż nie jeden egzorcysta. No, tym bardziej, że w tym wypadku to raczej set jakiś. Wow, od razu grzmoty. A ja co? Ja od razu robię zapis. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Tym samym, tak, z grzmotami, jakże czerwonym, pięknym niebem i mrocznym klimatem, rozpoczynamy nowy poziom, czyli Sphinx Complex bodajże. I znając moje szczęście, znajdzie się tu mnóstwo ludzi chcących mnie zabić. Dobra, no. Co prawda aż tak dużo życia mi nie zmarnowali, ale ich tu będzie jeszcze więcej niestety, także troszeczkę to irytujące. W każdym razie, tak, pewnie zapytacie, gdzie jest Sphinx. No, na razie nie ma. Nie, na razie będzie kilku przeciwników do ubicia. No, Lara. I tak, używanie kluczy w Tomb Raiderze jeszcze nigdy nie było chyba tak przyjemne, bo dosłownie wypadł nam z gościa znajdującego się obok klucza. Oho, kolejni delikwenci czekający na śmierć. Lara, Lara, bok, 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 proszę cię. On się strasznie szybko obraca i w zasadzie... W zasadzie trudno tu użyć tę moją ulubioną taktykę, a więc kręcenie się wokół przeciwnika, robienie fikołków i takie tam. Teraz tak, tu jest przepaść, dobrze o tym wiedzieć. Tam są kolejne takie dziwne drzwi. Jejku, ale...
Ależ to wygląda cudownie. No i tam w ogóle to w oddali już Sfinks nam miga. Ale to tak... A po co jej? Nie! O rany. Czyli jednak... Ojej, aż się zastanawiałam, po co ja tak powoli idę, a tutaj no dobra, no tak, przepaść. Pokazywałam ją przed chwilą, tak. Brawo, Juno. Jestem po prostu osobą, która nic tylko w Tomb Raiderze powinna grać. Wiecie, że ja się męczę dosłownie z każdą częścią? Tak, piękny filmik pokazujący, że nic się nie stało. Takie coś może trochę, co prawda, zdemotywować, ale tak łatwo się domyślić, że jest też druga dźwignia. I z nich obu trzeba użytek zrobić. Nie pamiętam, czy ktoś tu wyskoczy teraz. Pewnie tak. To by było dość typowe. Chociaż nikogo nie słyszę. To nic, i tak wyjmę pistolety. Nie zaszkodzi. Ej, serio będziesz mi strzały moje blokował? Dobra, to ja mam cię gdzieś. Poczekamy, aż tu przyjdzie. Ale on jest naprawdę... Jego działania kłócą się z wszelką logiką. Już nie żyjesz? Nie, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Znowu będzie się zabawiał w jakieś blokowanie. No i na dobre ci to nie wyszło, kolego. Nie, nie jesteś moim kolegą, nie lubię cię. O, tu coś ładnie lśni w ciemności. A tam? Mamy coś tutaj ciekawego? Nie, tylko miejsce gdzieś siedział egipski ninja. Tu pewnie kolejny wyskoczy. Oj, przepaść. Nie, nikt nie wyskoczył. I teraz pytanie, w którą stronę ja mogę iść? Chyba tam, co? Chyba tam powinnam. I pytanie, którędy? Ojejku. Na to mogę sobie stanąć. To jest dość jasne. I chyba tam jest płytka, na której też Lara bezpiecznie się zatrzyma? Miejmy nadzieję. Tak, tak, nie zjechała, nie zjechała. Wow. No i cóż, tak mi się fajnie gra, a trzeba kończyć odcinek. No, wredne to jest, ale mówi się trudno. Na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.